Jaya Charyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 18 płyta, 11 ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 6, rozdział 1, tekst 21, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 5 lipca 1975 roku w Los Angeles, Kalifornii. Nitaj. W kraju znanym jako Kunyakubdża był Brahmin imieniem Ajamil. Później poślubił służkę, prostytutkę. Z powodu towarzystwa z kobietą niskiej klasy stracił wszystkie swoje brahminiczne cechy. To jest historia. Wczoraj rozmawialiśmy z Itihasem. Atra chudaharanti imam itihasam purata. This Kanyakubdża. Kanyakubdża. Kanyakubdża dija kuschit asit dasi pati ajamila namna nastra sadaja. Dasya samsadga duji. To Kanyakubdża nadal jest tam. Teraz jest znany jako Kanaui. W obszarze Kanpur. Jest to bardzo stare miasto, zamieszkiwane szczególnie przez Brahminów. Nadal w tym mieście większość mieszkańców to Brahmini. Tak jak Nadia, Navadvip. To było dawniej, nawet za czasów Chaitanya Mahaprabhu, zamieszkane przez Brahminów uczonych. Podobnie w północnych Indiach to miejsce, Kanauj, od długiego czasu jest to bardzo chwalebne miejsce. Teraz to miejsce jest bardzo sławne przez stwarzanie perfum, wody różanej. Kadzidor. Tak czy inaczej, to jest historia. Dawno, dawno temu był Brahmin Dvija. Dvija oznacza narodzony podwójnie. Pierwsze narodziny z ojca i matki. Ten rodzaj narodzin jest osiągnięty przez jakąkolwiek osobę, człowieka czy zwierzę. Wkrótce, jak się narodzisz, musi być ojciec i matka. Bez ojca i matki nie ma kwestii narodzin. Dlatego w ludzkim społeczeństwie oni nie przyjmują narodzin jako bardzo ważnych. My jesteśmy bardzo dumni, stając się Amerykanami czy Hindusami z powodu narodzin, ale zgodnie z wedyjską cywilizacją, tylko narodziny, same narodziny z ojca i matki nie są bardzo ważne. Muszą być drugie narodziny. Dvija. Dvi oznacza drugie i ja oznacza narodziny. Zgodnie z cywilizacją wedyjską, ludzka istota musi być szkolona, aby została Dvija, czy przyjęła swoje narodziny drugi raz. To jest ludzka cywilizacja. Jedynie przez zwykłe narodziny z ojca i matki
To jest śudra. Ale cywilizacją jest, jak śudra, czy niższy od śudry, może być wzniesiony do pozycji brahmina. To jest cywilizacja. Ja objaśniałem wczoraj, że jeśli utrzymujesz ludzi jako osoby czwartej klasy, wtedy nie jest to postępem cywilizacji. Próba powinna być uczyniona, jak osoby czwartej klasy mogą być wzniesione do pozycji pierwszej klasy przez kulturę i wykształcenie. Ten Ajamil, on był szkolony przez swoich rodziców, aby był kwalifikowanym brahminem. Czym jest ten kwalifikowany brahmin? Wysłyszeliście wiele razy. Te cechy powinny być rozwinięte. Przede wszystkim Sama. Sama oznacza spokój w umyśle. Umysł nigdy nie jest zaniepokojony. Jest tak wiele powodów, że umysł będzie niepokojony. Kiedy umysł nie jest niepokojony, to jest nazwane Sama. Jest to doskonałość jogi. To jest szkolenie. Umysł jest bardzo taki zmienny. Nawet 5000 lat temu, kiedy Arjuna otrzymał ranę od Kryszny, że skup swój niespokojny umysł, on otwarcie powiedział: Kryszno, to nie jest możliwe. Ja widzę, mój umysł jest zawsze bardzo poruszony. A kontrolowanie umysłu jest dokładnie jak próba zatrzymania wiatru. To nie jest możliwe. Faktycznie jego umysł był skupiony w Krysznie. A ci, których umysły były skupione na lotosowych stopach Kryszny, oni pokonali go. Ich umysł jest skupiony. To jest potrzebne. To są cechy Maharaja Ambarisha. On był bardzo odpowiedzialnym władcą, ale jego umysł był skupiony na lotosowych stopach Kryszny. To jest potrzebne. To jest cecha brahminiczna, aby praktykować, jak skupić umysł na lotosowych stopach Kryszny. I jest to doskonałością jogi. Yoga oznacza nie pokazywać jakąś magię postawy, nie. Prawdziwą doskonałością jogi znaczy skupienie umysłu na lotosowych stopach Kryszny. Dlatego w Bhagavad Gita znajdziecie ostatnią konkluzję tego rozdziału jogi, 6 rozdziału. Sadhyavan bhajati juma sami yukta samovata. That was encouraging to. To było zachęcające dla Arjuny, ponieważ Arjuna myślał: teraz jestem bezużyteczny, nie mogę skupić umysłu. Dlatego jego umysł już był skupiony. Dlatego Krishna zachęcił jego: nie bądź zniechęcony. Każdy, czyj umysł jest już skupiony na mnie, zawsze, on jest pierwszej klasy, najwyższym z joginów. Dlatego powinniśmy zawsze myśleć o Krysznie. To jest mantra Hare Krishna. Jeśli intonujesz Hare Krishna, to znaczy twój umysł jest skupiony w Krysznie. To jest doskonałość jogi.
Aby zostać brahminem, to jest pierwsza cecha, utrzymać umysł skupiony, nie żeby był poruszony. Siama. Kiedy wasz umysł jest skupiony, wtedy wasze zmysły będą kontrolowane. Jeśli skupicie swój umysł, że ja powinien tylko intonować Hare Krishna i przyjmować prasadę, żadnych więcej zajęć, wtedy zmysły będą kontrolowane automatycznie. To są różne etapy, jak zostać brahminem. Siama dama. Wtedy satyam, prawdomówność. Prawdomówność oznacza w jednym zrozumieniu zwykła prawda, prawdomówność. Ale prawdziwa prawdomówność oznacza poznanie absolutnej prawdy. Absolutnej prawdy. Ta absolutna prawda, czym jest ta absolutna prawda? Krishna. My szukamy prawdy. Czym jest prawda? Jaka jest względna prawda? Ale kiedy dojdziesz do Kryszny, to jest absolutna prawda. To jest prawda. Jaka jest przyczyna tej prawdy? To jest neti-neti. Kiedy dojdziesz do Kryszny, powyżej Niego, tam nie ma już wyższej prawdy. Kryszna nie ma przyczyny, ale On jest przyczyną wszystkiego. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi. On nie ma. Ludzie ogólnie pytają, że wszystko ma przyczynę. Jaka jest przyczyna Kryszny? Odpowiedź jest Anadi. On nie ma przyczyny. To jest Bóg. Anadi, Adi. He is the cause of On jest przyczyną każdego. Anadi, Govinda, Sarva Karana Kara. So, jeśli nasz umysł jest skupiony w Krysznie, wtedy naturalnie zmysły będą kontrolowane. Jeśli skupimy nasz umysł, to, że nie powinniśmy robić czegokolwiek, to jest determinacja, że ja nie będę robił czegokolwiek bez Kryszny, wtedy jesteś pierwszej klasy joginem. Wszystko. To są cechy, nie dvija. Dvija jest podstawową kwalifikacją stania się brahminem. Przez samskarę, przez proces reformacyjny, ktoś jest inicjowany, ktoś nazwany dvija. Mistrz duchowy jest ojcem, a wedyjska wiedza jest matką. Jest to nazywane dvija. Drugie narodziny. I po byciu dvija, kiedy mistrz duchowy widzi, że on osiągnął sadachara. Sadachara oznacza te cztery rzeczy: zakaz niedozwolonego seksu, zakaz intoksykacji, zakaz jedzenia mięsa, zakaz hazardu, kąpię się trzy razy, wstaję rano. To jest nazywane sadachara. To są cechy brahminicze. Ten Ajamil był wspaniale wyszkolony. Narodził u ojca brahmina i jego ojciec wyszkolił go. Ale na nieszczęście, kiedy był młodzieńcem, on przechodził ulicą i zobaczył, jeden siudra obejmował inną siudrani czy prostytutkę. Teraz to jest takie normalne zajęcie w całym świecie. Człowiek obejmuje, całuje. Ale na to nie było pozwolenia w społeczeństwie dżentelmenów. Szudrowie, osoby czwartej klasy, one zwykły robić to. Czasami, nie zawsze. Dlatego on był młodzieńcem. Naturalnie, kiedy zobaczył, że młody siudra obejmuje inną młodą dziewczynę, siudrani, i ona nie jest właściwie ubrana, on zauroczył się tym.
On został zauroczony, stał się pijak i oni pili. W ten sposób on stał się ofiarą tej prostytutki. I on lubił tą prostytutkę i później pozostał z nią i miał bardzo dobrą żonę, szanowaną rodzinę, Brahmin, ale zapomniał o wszystkim. Dlatego jest powiedziane, on stracił wszelkie brahminiczne cechy. On był tak wielce wyszkolony, a nadal, widząc zachowanie seksualne śudra i śudrani, on upadł dawno, dawno temu. Teraz te rzeczy są zwykłymi zajęciami. Jak młodzieniec może być uratowany? To jest bardzo trudne. Dlatego Sri Chaitanya Mahaprabhu dał jedno panaceum, intonuj Hare Krishna. To może ciebie uratować, inaczej jest to bardzo trudne. Kalau nasti eva, nasti eva. Praktykując tapasję i jogę, nic nie pomoże tobie, ponieważ wiek jest tak bardzo zdegradowany. On szczególnie wymienił Kalau nasti eva, eva gati ranyadha. Inaczej ktoś nie może. On stracił całe sadachara. Kaścit oznacza coś. Każdy brahmin był bardzo wzniesiony. Ktoś, kaścit. A dlaczego on upadł? Ponieważ poślubił służącą prostytutkę. Klasa prostytutek, wy zobaczycie w historii India. Ale one są klasą, najniższą klasą kobiet. Inaczej, w klasie dżentelmenów, czy w wyższej, najwyższej klasie, zwanych brahmini, kshatriowie i wajsiowie, to nie jest możliwe tak dobrowolnie się łączyć. To nie jest możliwe. Oni nadal w szanowanych rodzinach, młode dziewczyny, nie mają pozwolenia wychodzić z domu i mieszać się tak, łączyć z kimkolwiek. Pierwszej klasy młody mężczyzna i jej mąż, kiedy ojciec, matka wybierze, to jest proces. Prostytucja istniała. Teraz ja nie wiem, jaki jest stan. Ale w niskiej klasie służące, zamiatacze, ktoś mógł łączyć się i korzystać z prostytucji w takich najniższych klasach, nie w wyższych klasach. Dlatego jest stwierdzone, nie, że taka żona, ale Dasipati, służka. Jego imię było Ajamil. Jaki był jego stan? On nie miał. On stracił wszystkie sadachara. Sadachara to są sadachara. Wstawanie wcześnie rano, kąpanie się, uczestniczenie w Mangala Arati, intonowanie mantry Hare Krishna, czytanie książek, wedyjskiej literatury, następnie prasada. Zawsze jakieś opisane obowiązki dla świadomości Kryszny. To jest nazywane sadachara. Ajamil z powodu swojego towarzystwa z tą prostytutką stracił wszystkie dobre cechy sadachara
I wtedy on przyjął wszystkie okropne profesje, aby zarabiać pieniądze. To będzie opisane w następnym wersecie. Dziękuję wam bardzo. Cześć, Prabhupada.